Nie, musisz zejść. Teraz tak, trzymasz tak samo, łap się tu, tam na hamulec, przedni, na dość. Noga. Nie ta, ta. Nie. Nie, teraz, zejdź. Teraz siadasz. Prawą nogę musisz... Tak. Trzymaj go, teraz stópkę. Ale to my sprzedajemy. A, to bardzo dobrze. Go, już. Teraz go zobaczymy, jak się odpala. Tak? No, gdzie to Kuba? Pierwsze odpalenie Kuby motocykla. Tu jest tak, taka wajcha, patrz. Tu jest taka wajcha. Cześć. Cześć. Co odpalamy? Odpalamy. Najważniejszą rzeczą, którą musisz mieć, to patrz, tu masz przełącznik, musisz go przełączyć w tą pozycję, żeby ten większy guzik był tak utknięty do góry. Dalej, tu masz tak zwany kranik, który steruje paliwkiem, bo to jest paliwko. Tu tankujesz paliwko, tu wlewasz paliwko, o, dokładnie. No i to paliwko później idzie tutaj, do gaźnika i do silnika. Musisz przekręcić. No, na początku to pewnie wiesz, wszystko ci dziadek pokaże, nie? Nie ssanie do góry, taką dźwignię od ssania, tutaj. I spróbujemy go z drugiej strony, taka kopka przez kopkę kopnąć, zobaczymy, czy nam otwarty. Dobra, teraz ja spróbuję. I wiesz co, teraz jeszcze raz go sobie odpalimy, bez ssania. Dopiero jak silnik zagrzeje, jak tu będzie leciało ciepłe powietrze, to można go zatknąć sobie. No i odpuszczę. Fajnie? Jest zimny na razie. No. Jest na razie zimny. Jak się rozgrzeje, to można nim jechać. Podoba ci się? No, fajnie. Dobra, sobie pomyśl, żeby tak. Jeszcze raz spróbuj go sam odpalić. Da radę? Patrz, jaki kozak! Mocno! Ale model jesteś, wiesz co? Zadowolony jestem z ciebie, dumny po prostu. Kubuś, podnieś nogę, ja ci pomogę. I teraz połóż na moją nogę. I mocno. Brawo! Sam odpaliłeś! Teraz sobie przygaduj lekko. Ale tak wolniej. To jeszcze raz odpalaj. Dasz radę sam? Ciężko troszkę jak na niego będzie. No. Razem. Przytrzymaj. 3, 4. Teraz jak gazu dajesz. No bo tu zaraz... się reguluje. Tak. Ale ciutko przegazuj. Lekko. Wow. Im będzie cieplejszy, tym lepiej będzie się wkręcał. Przegazuj. Jeszcze. Fajnie, co? Niesamowite po prostu. Tak. No, NN! NN, go dawaj, NN! Może się pobawić, spokojnie. Nie chcesz już? Nie chcesz? No to dobrze. To zsiadasz? Jest to chyba, żeby go zgasić. Żeby go zgasić, to musisz przystać ten guzik. Musisz ten czerwony guzik. O, bardzo super. Fajnie. Jonas. Cichutko chodzi, fajnie, nie? No. Ja myślałem, że będzie głośno chodził. Że się wystraszysz. Ja nie krzywczo pojemności głośnika, no ten jest całkiem przyjazny dla sąsiadów.
No. No to nie o to chodzi, żebyś się wystraszył, nie? Kucnij sobie się sfilmuje, jak sobie siedzisz przy motocyklu. Fajnie! I zdjęcie zrobimy babci. I mamie. Gdzie? Czekaj. Czekaj, jeszcze chwilkę wytrzymaj. A, fajnie, super. Babcia i mama w stresie? Tak. Już. Super. Co? Ja się cieszę, jakbym sobie samemu kupił taki motocykl. A wcale na nim nie będę jeździł. Tak, chcieli go wrzucić od razu, czy na razie postawić go z boku? No niech... Możemy go dać... Wstawimy go tu i tak będziemy siedzieć jeszcze trochę. No i chcecie, mówię go to... po prostu, żeby zaraz nie zniknął, nie? Bo on jest... Można się pojechać. Nie? No to nie, no, możemy go tutaj, żeby Kuba go sobie pooglądał na sklepie? Możemy. Tego wstawiam. Zobaczmy dziadka. Dobra. A dziadek go tutaj ci wstawi. Patrz, prawdziwa, nie żadna oszukana. A wiesz już, jak z tym dokładnie jest? Patrz, ale jak ciężki on jest, Kuba, ty sobie dasz radę? Ja! Już go wyważy. A mogę ja usiąść sobie zobaczyć? Też dałbym radę pojechać. Mój nie? Ten napis. Co idą kilo, nie? Jak nie połabiesz plastików, to tak, pojedziesz. I wahacza, to pojedziesz. Ja taką 140, to byś pojeździł, ale 80. No ja mam uważę. Ja mam uwagę. Tu może stać, czy go gdzieś jakoś przestawić? Nie, może tu stać, bo tu raz go tam przesunięłam. Jak chcesz, to sobie tutaj możesz ładnie go sobie z nim. Nie, nie filmuję. Za pan brat, tylko żeby się nie przewrócił. Lepiej sobie na stópce, jak nas nie ma. Siadaj. Z tym, dobrze tu wiesz, kranik. Ssanie do góry było, nie? Tu możemy tak. Zakręcić kranik, tak. Nie? Kranik można zakręcić. Kranik jest w tą stronę w tą zakręcony. Stronę, tak. Jak będziemy go uruchamiać, pamiętaj, na dół i jak już jest rozgrzany, to bez sania, a jak sanie, to do góry. I kopka. I tu guzik trzeba pamiętać jeszcze. Widzisz, masz tu guzików trochę. A ile on ma biegów? Nie ma biegów. Nie ma? A, no bo tak, bo widzę, sprzęgła nie ma, ale tutaj... A blokada jakaś jest założona, czy nie? Rolka jest w rolganie. Aha. A tutaj to? Nie pociśnie w ten. A tutaj? Ten. 80 to nie miała biegów. Nie ma biegi. Ale to raczej. No bo widzę, że żeby stóp... ruszyć. No właśnie, żeby ten. Znaczy, że właśnie nie biegi. A zobacz, wydech jaki masz. To pamiętaj, on zawsze się nagrzewa. Teraz jest chłodny, możesz go dotknąć. Półautomatyczna. Półautomat masz. Tu teraz się nic nie stanie, ale jak będzie nagrzany, to tu nie dotykasz, nie? Tak samo tego. Cztery biegi ma? Czterobiegowy jest, no. Tak, to wow. Jest gorąca ta. Silnik. No, tu hamulec, nie? Mi pokazywałeś. No, a to ci mogę jeszcze raz pokazać, no nic się nie stanie przecież, nie? Buzia ladasz? Tak, czyli bieg, odkręcasz manetkę i on potem już sam... No, odkręcasz manetkę... Normalnie, tradycyjnie. Tak. Ale teraz my jeszcze mamy następne rzeczy, nie? Następne rzeczy... Dla Kuby. To jest... No, muszę powiedzieć, bo nie wiem, czy masz na myśli. No, kask i musimy buty dobrać. No, na kask to musimy poczekać. Przecież. Nie masz. Dziękuję, tu nie mamy specjalny i kask przyjedzie później. Przecież kask miał być na koniec tygodnia dopiero. No to będziemy czekać na przesyłkę. No, buty musimy zobaczyć. Buty musimy. Robokopie do przodu. No, możesz iść. Musisz się przyzwyczaić trochę. Teraz jest. Przejdź się do motocykla. Powoł, dobrze. Super, elegancko. Tak się chodzi, one się trochę rozejdą, nie? O. Widzisz, masz takie jak ja buty.
Testera tu postawię na chwilę. To jest tester. Chcesz sobie usiąść? Dasz radę? W butach? Spróbuj. No, ja cię tutaj przytrzymam. No dał chłopak radę. Elegancko. I będzie ci lepiej zapalać od razu takim butem. A buty sobie w domku ponosisz, to ci się ładnie ułożą. Się nauczysz chodzić w nich. To jest do chodzenia. Nauka chodzenia w butach crossowych, no. O to chodzi. Poczekaj. Rób lajka dla mamy. Tak? No, dobra. No dla mamy. No, pewnie ja to. A uśmiechnij się ładnie. Dobrze. Jest to kilka dnia. Już, starczy. Elegancko. Sobie je rozchodzić, żebyś wiedział jak to i parzą, coraz lepiej ci idzie, nie? Pierwszy raz jak się ma takie buty, to... No tak, no. To ciężkie też dla niego są na pewno. No. No tak w ogóle chodzą dzieci w takich butach, inaczej nie. Jak widziałem na zawodach, to tak chodzą właśnie. Później jak trochę urośniesz, to dziadek ci zmieni kanapę jak na trochę wyższą, żeby też ci było wygodnie. Powrotem. I zmieni z powrotem rolgas, żebyś mógł szybciej jeździć. Ale to pewnie za jakiś czas. Jak dziadkowi bateria nie padnie. Z czym? Jak bateria? No właśnie. Ale co? Czemu ma mi paść? Myślałam, że ci padła bateria, bo taki dźwięk był. Nie, nie miałem włączonej. Nie było butów. Ale Robert nadrywa wszystko. Się wie. Się wie. No to co, kasku, na kask czekamy. I teraz jeszcze co? Spodnie i bluzę jakąś. No i jeszcze ten. Co jeszcze? Rękawiczki? Ochraniacze masz. Masz ochraniacze. Halo, cześć. No dobrze, dobrze. A rękawiczki Kuba masz? Tak. Ma. No patrz, elegancko się. No, idealna. Się odpina, tak? Nie, ale był w szoku, był. Jeden zdjęty. Poznać, no. Teraz drugi odepnij. Tak samo, no analogicznie. Wszystko okej. Okay. Ciach. Ciach. Nie. I ciach. O, to się zrobi. Już odpalany ciach. Był, gazował. Zaraz to, jak zdejmiesz, to ułożę z powrotem. Nie ma problemu.